przystępujemy do kolejnego. Pytania będą zadawać panie posłanki Katarzyna Lubnauer i Barbara Nowacka. Kierują one pytanie do ministra edukacji i nauki w sprawie projektów badawczych z udziałem posła PiS na konkursy, których beneficjentami są organizacje i instytucje powiązane z Prawem i Sprawiedliwością. Pytanie jest skierowane do ministra edukacji i nauki. W jego imieniu odpowiada będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, obecny już wśród nas, pan minister Włodzimierz Bernacki. Bardzo proszę panią poseł Katarzynę Lubnauer. Panie i panowie posłowie, w ostatnim czasie około 170 milionów złotych poszło na 4 konkursy, w których wyłoniono beneficjentów, między innymi na taki, który się nazywa Inwestycje w Oświacie. Najpierw transza 60 milionów, potem kolejna transza 9 milionów, potem 31 milionów. I teraz, jeżeli spojrzymy na tą pierwszą transzę, 60 milionów, to okazuje się, że 55 milionów z nich zostało skierowanych do diecezji, parafii i szkół, organizacji katolickich. Podobnie było z transzą 9 milionów i podobnie było z transzą 31 milionów. W Polsce mamy około 20 tysięcy szkół. Z tego około 1000 szkół prowadzą organizacje i stowarzyszenia, ale tylko 141 jest prowadzonych przez związki wyznaniowe. Jak to się dzieje, że mimo tego, że szkoły prowadzone przez organizacje wyznaniowe stanowią zaledwie około 15% wszystkich szkół prowadzonych przez stowarzyszenia i organizacje, to na przykład z pierwszej transzy dostały około 90%, ponad 90% dotacji. Kolejny konkurs dotyczący rozwoju potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania. 40 milionów złotych. Okazuje się, że największa dotacja, bo tam mogła być maksymalnie 5 milionów, trafia do fundacji, która się nazywa Projekt Wielka Polska, gdzie w Radzie Programowej jest obecny minister Gliński, dwóch europosłów PiS-u, Czaputowicz i Szczerski byli ministrowie PiS-u, Zybertowicz doradca prezydenta i pan Przyłębski, mąż pani Julii Przyłębskiej. I ona, do niej trafia 5 milionów, 4,9 miliona trafia do fundacji, gdzie fundatorem jest pan Michał Dworczyk, a sekretarzem mąż przewodniczącej Komisji Edukacji pani Stachowiak-Różeckiej. Pieniądze publiczne, cele, jak wygląda partyjne lub religijne i dodatkowe 7,5 miliona na dwa projekty badawcze, gdzie szefem zespołu jest poseł PiS-u Jacek Kurzępa, znany z tego, że kiedyś pisał do Dworczyka, że nie ma z czego żyć. Za to w roku 2021 ma w oświadczeniu majątkowym 526 tysięcy złotych dochodu. Jak to się dzieje? To wygląda jak folwark ministra Czarnka, a nie dysponowanie pieniędzmi publicznymi. Poproszę pana ministra Bernackiego. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja może przeczytam pytanie, jakie zostało skierowane do pani marszałek. Pytanie w sprawach bieżących, w sprawie wydatków Ministerstwa Edukacji i Nauki na projekty badawcze z udziałem posła PiS, mam na myśli pewnie tutaj Prawa i Sprawiedliwości, na konkursy, gdzie beneficjentami są organizacje i instytucje powiązane z Prawem i Sprawiedliwością. Dwie kwestie. Pierwsza, posła Prawa i Sprawiedliwości, więc ja może pani poseł wymienię tylko posłów, którzy są pracownikami, czy mają stopnie i tytuły naukowe i pani dokona wyboru. Po pierwsze, szef klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, profesor doktor habilitowany Ryszard Terlecki. Po drugie, najpierw posłowie. Profesor doktor habilitowany Piotr Gliński. Profesor doktor habilitowany Włodzimierz Bernacki. Doktor habilitowany Piotr Wawrzyk. Doktor habilitowany Marcin Warchoł. Doktor habilitowany Karol Karski. Profesor doktor habilitowany Ryszard Legutko. Doktor habilitowany Zdzisław Krasnodębski. Profesor doktor habilitowany Michał Seweryński, profesor doktor habilitowany Kazimierz Wiatr i cała grupa jeszcze doktorów. Doktor Michał Wójcik, doktor Piotr Uruski, doktor Daniel Milewski, doktor Jan Mosiński, doktor
Bartłomiej Wróblewski, dr Tomasz Latos, dr Joanna Borowiak, dr Witold Czarnecki i na, tutaj pozwolę sobie na miejscu ostatnim, ale dr Jarosław Kaczyński. Zatem, panie marszałku, uważam, że to pytanie, które zostało skierowane do pani marszałek Witek, posiada fundamentalną wadę formalną, ponieważ w pytaniu nie zostało doprecyzowane, o jakich pracowników naukowych, czy też osoby, które związane są z polskimi uczelniami czy instytutami badawczymi, chodzi. I wreszcie po drugie, druga wada formalna tego związku. Ja nie przypuszczałem, panie marszałku, Wysoka Izbo, że w roku 2022 będziemy dokonywali cenzurowania i badali pod kątem przynależności partyjnej pracowników polskich uczelni czy polskich instytutów badawczych. Dla mnie jest to skandaliczne, tym bardziej, że to pytanie kierowane jest ze strony środowiska, które z definicji jest środowiskiem liberalnym. Czy pracownicy naukowi będący członkami Prawa i Sprawiedliwości są rzeczywiście mają być stygmatyzowani? I wreszcie trzecia kwestia. Wysoce skandalicznym jest, też jestem zaszokowany tym, że środowisko liberalne atakuje w tym wypadku organizacje pozarządowe, NGO-sy, które zabiegały o środki finansowe. I co więcej, jestem zaszokowany tym, że taka agresywna wypowiedź tutaj pani poseł w odniesieniu do Kościoła katolickiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Drugie pytanie zadaje pani poseł Barbara Nowacka. Panie marszałku, panie ministrze, jestem zaszokowana, dlatego że przecież najpierw wymienił się pan na trzecim miejscu jako osobę z wykształceniem wyższym, profesor, doktor, habilitowany, a potem się okazuje, że pan nie zrozumiał pytania. Co więcej, w swoim pytaniu był pan uprzejmy, w swojej odpowiedzi był pan uprzejmy zasugerować, że nie wie pan, czy wybrać, bo rozumiem, że wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości mający tytuły naukowe dostają dofinansowanie. Ja może przypomnę panu ministrowi, bo może pan minister nie wie, że pan Kurzępa wsławił się tym, że zaraz po przegranych wyborach pisał dramatyczne maile do pana Dworczyka, gdzie prosił bardzo o pracę, ponieważ nie ma jak spłacić kredytu i kosztowała go kampania. Po paru miesiącach okazuje się, że tenże pan Kurzępa dostaje pieniądze na badania z wolnej ręki. Dwukrotnie. Jeżeli uważacie, że to jest zgodne z jakimkolwiek standardem, przejrzystością i uczciwością, to panie ministrze, obawiam się, że w ministerstwie jest znacznie głębszy problem, niż pan to powiedział. A druga rzecz. Szkoła ma wyrównywać szanse. Dzieci katolickie i niekatolickie są w każdej szkole. I naprawdę nie widzimy powodu, dla którego dzieci innych wyznań lub te dzieci katolickie, które nie chodzą do katolickich szkół, mają być pozbawione dotacji na sale czy parkingi, bo dokładnie takie rzeczy budujecie. Dziękuję. Poproszę pana ministra Bernackiego. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani poseł, ja pragnę zwrócić uwagę, że Ministerstwo Edukacji i Nauki nie przekazuje żadnych środków finansowych osobom fizycznym. Natomiast wnioski, które składane są w ramach tych czy innych konkursów, są składane przez podmioty. I naprawdę proszę nie zmuszać mnie tutaj, jeśli panie chcą, to rzeczywiście można by przeprowadzić, ale nie wiem, tu policję zaangażować, czy prokuraturę, żeby sprawdzać. Panie marszałku, ponownie zwracam się do pań posłanek, że to nie jest formuła odpowiadania na pytania i... Dobrze, to może pani poseł poprosić o sprostowanie, ale teraz jest czas dla pana ministra. Więc ja bardzo proszę, gdyby panie miały taką możliwość, to proszę spojrzeć na regulaminy tych wszystkich konkursów, które są
ogłaszane na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki i dostrzegą panie z łatwością, że tam nie ma możliwości wystąpienia osoby fizycznej o takie, no już kompletnie niezrozumiałe to, o czym mówiła pani poseł Nowacka, o jakichś dziwnych mailach. Ja nie wchodzę w życie prywatne ani w korespondencję, bo uważam, że obcej korespondencji czytać raczej nie powinno się. Ja nie mam tej wiedzy dotyczącej tej korespondencji. Zatem jeśli już nawet mówimy o całej procedurze konkursowej, to tam mamy do czynienia z podmiotami, z konkretnymi uczelniami i co więcej, szanowni państwo, z projektami badawczymi, które są oceniane i jeśli zasługują w ocenie ekspertów na realizację, wtedy ministerstwo podejmuje taką lub inną decyzję. Co więcej, no tutaj mówimy o różnych sferach i różnych formułach, w których te konkursy są przeprowadzane i też jestem zadziwiony, że posłowie, którzy powinni być przyzwyczajeni do precyzji, nie określili, o który z konkursów tak naprawdę chcą zapytać, o jaką formułę chcą zapytać, bo to też, jeszcze raz powtarzam, wystarczy wejść na stronę internetową Ministerstwa Edukacji i Nauki i widzimy bardzo, ale to bardzo wyraźnie, różnorodność tych ofert, które przedstawiamy zarówno w wymiarze tym skierowanym do środowiska naukowego, jak i również tego oświatowego. Panie ministrze, wyjaśnijmy jedną rzecz. Te projekty, które dostał zespół badawczy pana Kurzępy z dwoma uczelniami, najpierw Akademia Zielonogórska, potem Wyższa Szkoła Humanistyczna, która potem zmieniła nazwę na Akademia Nauk Stosowanych z Szczecina, oba nie były w żadnych konkursach. Właśnie o to chodzi, że są konkursy NCN-u, są konkursy NCBR-u, gdzie wszystkie projekty muszą być recenzowane i potem w konkursie dostać punkty i dofinansowanie. Tutaj mamy dwa badania z wolnej ręki. Jedno na 3 miliony, drugie na 4,5 miliona, gdzie honorarium kierownika projektu jest w jednym z nich 290 tysięcy, w drugim nie znamy. I oba dostają te uczelnie, które mówią, że kierownikiem zespołu jest pan Jacek Kurzępa. A pan Jacek Kurzępa wcześniej pisał do pana Dworczyka, że nie ma z czego żyć i z czego spłacać kredytu. Pierwszy projekt dostał w 2020, drugi w 2021. Dziękuję bardzo. Pan minister będzie się chciał odnieść? Tak, jedno zdanie tylko. Bez NCN-u, bez NCBR-u, bez konkursów. Pani poseł. Pani poseł, prosiła pani o sprostowanie wszystko... Tak, ja spróbuję odpowiedzieć. Która ma stopień doktora matematyki. No właśnie, bardzo proszę o precyzję, bardzo proszę o uważną lekturę z jednej strony ustawy, a z drugiej strony regulaminów konkursowych. Proszę o zapoznanie się z artykułem 404 ustawy, która precyzyjnie objaśnia ten szczególny tryb. I proszę być większy szacunek wobec prawa, wobec ustaw, wobec konstytucji. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie.